Hej kochani, witam Was ponownie serdecznie na moim kanale i dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem takim troszeczkę get ready with me, bo muszę się wyszykować, niedługo wychodzę z domu, ale też chcę przetestować kilka gorących nowości u mnie, bo one na rynku są już jakiś czas, no i po prostu niedawno trafiły w moje ręce i mam ogromną ochotę, aby je dzisiaj przetestować, także mam nadzieję, że jesteście ciekawi, róbcie herbatkę i zaczynamy. Jak widzicie, brwi mam zrobione, aby nie tracić czasu, więc zaczynamy oczywiście od twarzy. Na twarzy nie mam nic poza moją pielęgnacją. Dzisiaj będę używać produktów marki NAM. Właśnie jest to nowa polska marka, podobno jakiś odłam Vibo. Ja już tych filmików troszeczkę widziałam na YouTubie, bo szukałam właśnie swatchy, podkładu. No i nie powiem szczerze, że jakoś tak nie do końca znalazłam te odcienie, które mnie interesowały, więc poleciałam w ciemno. Mam nadzieję, że mi się udało trafić z kolorem, że nie będzie za ciemny. No i tak, mam oczywiście bazę, podkład, korektor. Tutaj mam również dwa pudry, więc zaraz zobaczymy, co to są za pudry. Pomadka jakaś trafiła mi się tutaj też. I mam tutaj w palecie z Glam Shopu, to jest po prostu magnetyczna paleta, bronzer, róż i rozświetlacz. Także będziemy sobie je testować. A jeżeli chodzi o cienie, jakie dzisiaj będę nakładać, to mam tutaj dwie nowe paletki z marki Eveline, Harmony i Chocolate. No i powiem szczerze, nie wiem jeszcze, na którą się zdecyduję. Zobaczymy po prostu już, jak będziemy przy makijażu oczu. Zaczynamy, nie tracimy czasu, więc lecimy, bo mi się też dzisiaj troszeczkę śpieszy. Dlatego też dzisiaj nie będzie testu długotrwałości tego podkładu. Jeżeli chcecie, żebym taki test zrobiła, to dajcie koniecznie znać, to kiedyś zaplanuję sobie taki filmik i po prostu zobaczę, jak on długo wytrzymuje na mojej twarzy i na moim typie cery. Ale dobra, już więcej nie przedłużam, bo po prostu ten film będzie trwał wieki. Więc tak, zaczynam od bazy i baza NAM Smart Flawless Primer Smooth Blur Primer. Rozumiem, że ma być to baza wydłużająca, tak jakby trwałość makijażu. Zgadza się. Super lekka konsystencja, sprawia, że szybko się wchłania, pozostawiając skórę gładko, idealnie przygotowaną na aplikację. Formuła wzbogacona o kolagen, wegański, witaminę E oraz kompleks Best Filter Needed TM, dający efekt blur. Zapewnia perfekcyjne i aksamitne wykończenie, odpowiedni dla każdego typu cery. Dobra, baza ma jeden odcień, ma tutaj pompeczkę. Powiem Wam szczerze, że ta szata graficzna bardzo mi się podoba. Jest taka właśnie w tych odcieniach nude. No i zobaczymy, jak to wygląda. O, ona jest taka beżowa, ale tak jakby troszeczkę taka w odcieniu nude. Dobra, nakładam. Bardzo jest taka truściwa w konsystencji. Nakłada się jak krem. Nie pachnie. Chociaż może troszeczkę pachnie, ale wiecie, co ona mi przypomina? Tą bazę, która wyszła razem z tym podkładem Vibo Better Skin, który testowałam na swoim kanale razem z tą bazą. Tak mi się wydaje. Także to podobny zapach ma. To taka jest przyjemna. Skóra jest nawilżona. Troszeczkę się lepiej, czyli dobre znaki. Wydaje mi się, że troszeczkę mi wygładziła strukturę twarzy. Jeżeli chodzi o podkład, to ja zdecydowałam się na ten taki długotrwały, kryjący. Tak, Buildable Coverage Natural Matte Finish, czyli z matowym wykończeniem. Wegańska formuła z kawiorem i wodą atlantycką. Inteligentny podkład do twarzy nowej generacji z kawiorem wegańskim, wodą atlantycką, ultraplastyczna kremowa formuła, doskonale wygładza skórę i kamufluje jej niedoskonałości. I długotrwale nawilża cerę, pozostawiając ją super miękką. Da się budować, odpowiednie do każdego typu cery. I tak, jaki mam odcień? Z tym odcieniem to troszeczkę w ogóle nie wiedziałam, więc strzelałam całkiem w ciemno. I mam numer 03W Warm Nude. Brzmi jak taki trochę pomarańczowy. Oczywiście wygląda tak samo jak baza. Opakowanie. Fajne ma tutaj taką rose gold zatyczkę. Bardzo ładne odcienie. O! Dobra, to jest odcień 03 Warm Nude. I powiem szczerze, chyba będzie ok. Chyba będzie ok. Dobra, dołożę sobie jeszcze pompkę.
i lecimy z tym podkładem. Podkład będę nakładała gąbeczką. To jest chyba gąbeczka z Lovely, tak mi się wydaje. Taka czerwona. Tu ma taką niedoskonałość, która mi wystaje. Więc sorki. Powiem wam, że jak bałam się tego odcienia, to dosyć fajnie wygląda. Może jest delikatnie za żółty dla mnie w tym momencie, ale nie będę nad tym rozpaczać. Muszę sobie go dołożyć, bo gąbeczka mi trochę go zjadła. Trochę uważaj tutaj muszę na brwi, bo brwi już mam zrobione. No powiem wam, że krycie ma naprawdę bardzo fajne. I ten odcień naprawdę udało mi się strzelić w ciemno. Ok, kochani, podkład mam już nałożony na twarzy. Zbliżę was, żebyście zobaczyli może lepiej, jak on wygląda. I myślę, że z tej odległości będzie dużo lepiej widać, jak ten podkład wygląda na twarzy. Oczywiście nie przykrył mi wszystkiego, ale tutaj tak jak jest napisane w opisie, można go po prostu dołożyć i wtedy zbudować krycie. Jednak mi się wydaje, że jak dla mnie to krycie jest ok, takie średnie plus i nie będę dzisiaj już dokładać. Tutaj może korektorem troszeczkę spróbuję tą niedoskonałość zakryć. Ale tak to powiem wam, że bardzo ładnie wygląda i rzeczywiście ten podkład w połączeniu z tą bazą, bo podkład też ma troszeczkę wygładzać, z tego co widziałam, pory mam bardzo zniwelowane. Powiem wam, że nie pamiętam, kiedy ostatnio miałam aż tak mało porów na twarzy, że tak powiem. Dobra, lecimy dalej. Teraz przechodzimy do korektora. Z tego co wiem, są dwa korektory, jeden chyba jakiś shaping, taki z takim dużym aplikatorem. Ja zdecydowałam się na ten mocno kryjący, super kryjący korektor twarzy z Nano Cacao. O, formuła z wygładzającym kompleksem Best Filter Needed. Ok, ja mam odcień 03N Nude i to jest ten Crisless Camouflage, czyli on ma podobno nie wchodzić w zmarszczki i on wygląda no po prostu tak. On ma taki zwykły aplikator, bym powiedziała. Zobaczymy jak ten odcień. Dosyć twardy jest ten aplikator. Formuła jest taka lekka. Nie jest bardzo treściwa. Zobaczymy jak on będzie krył. Najpierw go nałożę tutaj pod oczy. I myślę, że odcień spoko. Korektor bardzo szybko rozprowadził się pod oczami. Na razie nie wchodzi mi w żadne zmarszczki. Z tego co widzę, muszę go oczywiście utrwalić. Ale czy on bardzo kryje? Powiem, że ja muszę sobie troszeczkę dołożyć tutaj, w dolinach łez. Tutaj i tutaj, żeby troszeczkę zbudować to krycie. Zobaczymy, czy się da. No myślę, że troszeczkę się da. Ale nadal mi po prostu troszeczkę te moje cienie przebijają. Chociaż może to jest po prostu gra światła. Zaraz zobaczymy, jak przypudrujemy, to będzie wtedy już wszystko wiadomo. Teraz nałożę go sobie jeszcze troszeczkę w centralną część twarzy. Nie będę przesadzać z nim, bo on jest bardzo lekki, więc bardzo tak jakby szeroko się rozprowadza. Nie wiem, czy to takie określenie jest odpowiednie, ale parę ruchów gąbką i on jest całkowicie rozprowadzony. Mam dwa pudry znam, właśnie jeden jest wysoko mikronizowany, delikatnie rozjaśniający puder do twarzy o satynowym wykończeniu z kompleksem Best Filter Needed oraz złotem koloidalnym, to jest Pro Bake Loose Powder, on ma pojemności 8 gramów, a drugi to jest puder Setting Translucent Powder, transparentny puder do twarzy o wysokim stopniu mikronizacji, daje lekkie matowe wykończenie, oczywiście z tą formułą bez filtr needed i efektem Photoshop. Zawiera algę śnieżną, również 8 gramów, ale zobaczcie, ten ma dużo mniejsze opakowanie niż ten. Może to jest po prostu kwestia tej górnej części właśnie tego opakowania. Dobra, lecimy dalej. Zaczynam od tego bake powder.
On jest tutaj zaklejony. On będzie szedł pod oczy. Aha, dobra. On jest taki troszeczkę jakby żółty. Taki ma lekki żółty ton, bym powiedziała. I dobra, będę go nakładać pod oczy. Jeszcze sobie tutaj do końca doklepię. On ma zapach. Ojej, jakieś perfumy. Bardzo perfumowany jest. Coś mi przypomina ten zapach. Coś z dzieciństwa, ale miałam powiedzieć, jakieś stare perfumy. Może babci? Mamy? Może? No powiem wam, że pod oczami dosyć ładnie wygląda. To jest niby bake powder, ale ja bakingu nigdy nie stosuję, więc po prostu nie będę dzisiaj też tego robić. Czy on jest taki rozjaśniający? No nie powiedziałabym, że jakoś bardzo rozjaśnia tą okolicę, ale też nie przyciemnia, więc plus. Dobra, teraz lecę do tego pudru, właśnie Translucent Scent Powder i tutaj mam już inne opakowanie z lustereczkiem i z puszkiem. I tu chyba trzeba to na lusterko wysypać, tak mi się wydaje. Więc troszeczkę, ale troszeczkę tu nabrudziłam. No dobra, zobaczcie jak to wygląda, jak się wysypie puder. On jest taki też jasno żółty, troszeczkę mniej żółty niż ten poprzedni. Biorę teraz pędzel i będę go wklepywać tutaj w twarz. On pachnie tak samo jak ten jego poprzednik. Bardzo leciutko leży na twarzy. Jest naprawdę niewidoczny. Nie zarzuca mi też tej twarzy, więc fajnie. No powiem wam, że rzeczywiście to trio daje efekt Photoshopa. A już ten puder dopełnił w ogóle tego efektu. Bardzo ładnie to wygląda. Może wam pokażę z bliska? Zobaczcie. No mi się bardzo podoba jak na ten moment. Dobra. Więc tak, tylko wiecie co, wydaje mi się, że to opakowanie jest bardzo nieprzemyślane, bo szkoda, żeby zawsze ten puder lądował na lustereczku. Teraz będę wykańczała makijaż twarzy i będę używała tutaj właśnie tych produktów. Jeżeli chodzi o to oryginalne opakowanie tych produktów, to ja je usunęłam, po prostu wyrzuciłam. I jedynie co wiem, to wiem, że mam brązę w odcieniu 4, chyba Warm coś. Nie wiem, ale na pewno w historii zamówienia z Rossmana znajdę to i podlinkuję. Będzie to w opisie, jakie tutaj właśnie odcienie miałam tych produktów. Więc dobra, zaczynamy od bronzera. Czy on nie będzie za ciemny dla mnie? Szkoda właśnie, że te produkty nie mają tych naklejek na nich po prostu, a nie na tym plastiku, bo wtedy byśmy wiedzieli, jaki produkt mamy. Nie każdy też zapamiętuje, a tak jak się skończy, to nie wiadomo do końca co kupić. I nie zawsze kupi się to samo, co się chce. O, zapomniałam sobie przykryć tutaj tą niedoskonałość. A, nie szkodzi. Próbuję sobie jeszcze ten brązer tak bardziej precyzyjnie nałożyć, takim precyzyjnym pędzelkiem. No powiem wam, że pigmentacja to ma kozacką ten brązer. W ogóle chyba strzeliłam znowu w dziesiątkę, wybierając ten odcień, a chyba wahałam się między trójką a czwórką. Ja wiem, że to jest czwórka. Dobra, a teraz lecimy do różu. O, róż jest też bardzo napigmentowany, ale też tak jakby leciutko sprasowany. Bo no, napigmentowany jest. Przez tą stronę pędzelka go troszeczkę tu rozblendować. O, powiem wam, że ten róż też jest ładny. On jest taki niby matowy. Ale chyba troszeczkę jednak odbija światło. Powiem wam, że chyba przesadziłam jednak z tym różem, ale to tam
raz na jakiś czas może, no. Nie wiem też do końca, czy to jest mój kolor, czy on nie jest za brzoskwiniowy dla mnie. Teraz lecimy do rozświetlacza. Rozświetlacz naprawdę zapowiada się wielką petardą być. Chyba muszę jakiś lepszy pędzelek do niego wziąć i bardziej zbity. On jest bardzo drobinowy. Daje tafle, ale też ma drobinki. No, mi się jednak podoba. Wiecie co, jestem naprawdę zadowolona z tych trzech produktów. Może z różem, nie wiem czy do końca to jest mój odcień. Może muszę się do niego troszeczkę przyzwyczaić, bo ja zawsze takie stonowane róże wybieram. No ale zobaczymy, może się do niego przyzwyczaję. Dobra, to teraz będziemy robić makijaż oczu. Tutaj mamy paletkę Chocolate z Eveline. Powiem wam, że te paletki są tak super wykonane. Magnesik, lustereczko, w ogóle czucie hajs w rękach, a kosztowały naprawdę tylko 30 zł. Jedna. Zobaczcie, tak wygląda paleta Chocolate, która bardzo do mnie przemawia. A tu mamy paletę Harmony, która wygląda w środku tak. Zobaczcie. No, powiem, że ta bardziej ma takie moje odcienie. Dzisiaj wykorzystam tą paletę Chocolate, bardziej stonowaną do makijażu oczu, ponieważ dzisiaj mam ochotę na taki bardziej stonowany ten makijaż. Jeżeli chcecie makijaż z tą paletą Harmony, to dajcie znać, to na pewno coś tam niedługo wykombinuję, stworzę i będzie. Dobra, to zaczynam od tej palety po prostu i biorę jasny beż, nazywa się Tarte. Nakładam go tutaj pod ubrzowy. Bo wam jeszcze nie dotykałam tych cieni, więc nawet nie wiem jaka jest pigmentacja, ale bardzo mało jest osyp, prawie w ogóle nie ma w palecie, więc są mocno sprasowane. Cień beżowy całkiem fajnie. I teraz będę nakładała odcień Mousse, to jest taki stonowany brąz, taki idealny na przejściowy odcień. Użyłam też lustereczka z tej palety, super jest naprawdę. On jest taki, to jest taki ciepło-chłodny odcień, bardzo fajny. Następnie biorę odcień Churros. Tak w ogóle to uwielbiam churrosy, to takie hiszpańskie, nie? Uwielbiam w ogóle, a to tak idzie później biodra. Dajcie znać, czy wy też lubicie. Churros, churros. Następnie biorę odcień Chocobar, to jest taki też cieplejszy, ale ciemniejszy brązowy odcień. Taki troszeczkę bardziej ceglasty bym powiedziała. Nakładam go w zewnętrzny kącik. Bardzo ładny odcień. Powiem wam, że naprawdę Eveline to ja nie wiem co ono wyprawia w tym roku. Naprawdę genialne są te produkty, które ostatnio Eveline wypuszcza, jeżeli chodzi o pielęgnację, jak i o kolorówkę. Niedługo wszyscy przestaniemy kupować wysokopółkowe te produkty, bo nie będzie się przenosiła po prostu cena do jakości produktu, jeżeli Eveline będzie się aż tak rozwijać. Piękny ten odcień, super. I teraz coś może na środkową powiekę. Te błyski są dosyć takie twarde, bym powiedziała. Właśnie nie wiem, jak to będzie. Chyba pójdę z tym Matcha Cake. Tu mamy taki błyszczący, niby taki z grubymi płatkami odcień. I nałożę go, ale najpierw jednak nałożę glitter primer. I ten Matcha Cake pójdzie właśnie na centralną część powieki górnej. Dosyć ciemne, ale się mega błyszczy. Taki troszeczkę jak taka folia, ale w konsystencji jest dosyć twardy, więc to jest naprawdę zaskakujące.
Teraz to wiem, że muszę przyciemnić zewnętrzny kącik, bo powieka wyszła mi dosyć ciemno. Troszeczkę mi się ten zielony cień osypał, ale to nic, zaraz sobie posprzątam. Teraz będę używała cienia Brownie, to jest najciemniejszy brąz w tej palecie. I nie będę tutaj przyciemniać zewnętrzny kącik. Okej, kochani, więc tym cieniem Brownie to sobie tutaj właśnie przyciemniam zewnętrzny kącik. Następnie biorę troszeczkę tego cienia Chocobar, on jest bardziej czerwony. I tutaj też go tak bardziej w centralną część nakładam. Tutaj wewnętrzny kącik na dole nałożę troszeczkę NYX Glitter Primera. I będę nakładała cień Cookie. To jest takie stare złoto, bym powiedziała. Tutaj troszeczkę ten najciemniejszy cień mi się osypał, ale to nic, zaraz to posprzątam. I teraz w sam wewnętrzny kącik nałożę cień Pudding. To jest taki jasny, perłowy cień. O, bardzo ładnie rozświetla. Teraz jeszcze na czysty pędzelek wezmę troszeczkę tego cienia Mousse. To jest ten pierwszy taki przejściowy odcień. I tutaj będę chciała tą dolną granicę wyblendować. Połączyć tak z górą. Ten cień Matcha Cake, czyli ten błyszczący taki na górnej powiece, wybił bardzo zieleń moich oczu. Więc powiem Wam szczerze, że super to wygląda. Tym cieniem Brownie, tym najciemniejszym takim brązem, zrobię sobie jeszcze taką malutką kreseczkę na górze tutaj. Chodzi o to, żeby troszeczkę przyciemnić tą linię rzęs tutaj na górze. Na linię wodną nałożę brązową kredkę Tattoo Liner. Jaki to jest odcień? Zabijcie mnie. A jest. Bold Brown 910. I wytuszuję rzęsy tuszem Variet z Everlines. Ten tusz pojawił się również w ulubieńcach. Powiem Wam, że jak tak patrzę z bliska na siebie w lusterku, to się nie mogę nadziwić, jak ta twarz wygląda pod względem wygładzenia. W ogóle jest mega wygładzona. Zobaczcie, jaki piękny efekt na rzęsach daje ten tusz. Naprawdę polecam. Tusz Variet z Everlines. Jeżeli chodzi o makijaż ust, to tutaj również mam pomadkę z NAM. Jest to Epic Liquid Lipstick. To jest składa z Semi albo Demi Matte. Tak, pomadka płynna do usty Demi Matte z kwasem hialuronowym i hydrasalinolem. Okej, nie wiem co to jest. Zapewnia komfortowe nawilżenie przez cały dzień. Odcień numer 1 Vintage Pink. Pomadka wygląda tak. I zobaczymy, jak ten odcień będzie wyglądał. To jest taki troszeczkę nudowy, różowy odcień, bym powiedziała. O, będzie mój, uwielbiam takie odcienie. Jak ładnie pachnie ta pomadka. Owocowo, takie owoce leśne. Zobaczcie, jaki aplikator ma. Naprawdę bardzo fajny, taki dosyć precyzyjny, ale ten zapach jest po prostu genialny. Okej, kochani, i tak prezentuje się ta pomadka. No nie mogę się nadziwić, jak ona pięknie wygląda. W ogóle ten odcień jest cudowny, taki totalnie mój. Jeszcze w dodatku ona tak pięknie pachnie, w ogóle tymi jagodziankami, bym powiedziała, że aż zgłodniałam. No powiem Wam, że ta pomadka to też super.
Dobra, więc tak prezentuje się makijaż, takie małe Get Ready With Me, troszeczkę test nowości. Chciałam po prostu pobawić się nowymi produktami. I dobra, podsumujmy sobie teraz króciutko. Jeżeli chodzi o podkład z bazą, świetnie to wygląda. Naprawdę bardzo fajnie się to nakładało, rozprowadzało. W ogóle krycie też jest satysfakcjonujące, można budować. Ja nie chciałam, moja decyzja. Twarz jest bardzo wygładzona, myślę, że te produkty naprawdę genialnie do siebie pasują. Jeżeli chodzi o te dwa pudry, to zacznę może od tego pudru Bake, który nawet nakładałam tutaj pod oczy. Powiem wam, że jakoś tak nie widzę tego mega rozjaśnienia, może wy widzicie, dajcie mi znać, ale na pewno nie wygląda źle, bo ten korektor, on też jest creaseless, mimo tego, że nie przykrył tak do końca moich tutaj cieni pod oczami, razem to kombo wygląda dosyć fajnie, aczkolwiek ten puder nie zwiększył krycia tego korektora. Natomiast ten Setting Translucent Powder, czyli ten puder taki wykańczający, bardzo mi się spodobał. Ten zapach jest taki, no nie wiem, taki perfumeryjny, może troszeczkę za bardzo jak dla mnie. Ja nie lubię się do końca z takimi produktami, ale wybaczam mu to, ponieważ naprawdę na twarzy wygląda genialnie. Mam nadzieję, że utrzyma mi ten mat trochę, bo wygląda twarz dosyć matowo, on miał dawać efekt lekkiego matu i to na pewno jest. No ja jestem bardzo ciekawa, jak długo. Dobra, jeżeli chodzi o te produkty do wykańczania makijażu twarzy, bronzer rewelacja, róż chyba nie do końca mój odcień, ale może muszę się do niego troszeczkę przekonać. No i oczywiście ten rozświetlacz, no rozświetlacz mega, aczkolwiek nie dla osób, które lubią po prostu drobinki na policzkach. Mi to nie przeszkadza, jak dla mnie jest to jeszcze taka granica, one nie są bardzo wielkie te drobinki, więc jak dla mnie naprawdę jest ok. No i teraz chyba została mi jeszcze ta paleta, właśnie Chocolate z Eveline. Powiem wam, ja nie wiem co się z Eveline dzieje, ale ta jakość tej palety jest naprawdę genialna. Świetnie mi się z nią pracowało, cienie się fajnie łączą, przenikają, w ogóle ten błysk zielony, ja nie powiedziałabym po tak powierzchownym spojrzeniu na tą paletę, że on będzie aż taki błysk dawał, a naprawdę jest petarda. I powiem szczerze, że teraz cieszę się jeszcze bardziej, że zdecydowałam się dzisiaj na makijaż tą paletą, bo bardzo mi się ten makijaż po prostu podoba. No dobra, i mamy chyba jeszcze pomadkę, powiem wam tak, no to jest semi mat, więc ona jakaś długo trwała nie będzie, ale ja jej to wybaczam, bo odcień jest genialny, po prostu taki mój. No powiem wam, ja szukałam takiego odcienia chyba już bardzo, bardzo długo. Mam nadzieję, że też nam ma ten sam odcień w wersji całkowicie matowej, bo na pewno kupię, na pewno, na 100%, może nawet dwie, zobaczymy. No i tak, kochani, dziękuję wam serdecznie za uwagę. Myślę, że to już wszystkie produkty, które dzisiaj użyłam tak z nowości, jeżeli chodzi o makijaż dzisiejszy. No i ja lecę, bo jedziemy na spotkanie. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Trzymajcie się, do następnego filmiku. I koniecznie zostawcie kciuka w górę najlepiej. I suba, jeżeli chcecie. No to ja uciekam i z wami się żegnam. Do następnego razu, buziaki, pa!